Witam w drugim odcinku Good Pizza, Great Pizza, gdzie przyrządzamy najlepsze pizze na świecie i okazuje się, że są rzeczy do odblokowania, jak na przykład dekoracje, zegar w kształcie kota. Kto by chciał mieć taki zegar, zostawia teraz lajka pod tym filmem. Ja bym w sumie chciał mieć taki zegar, nawet fajnie wygląda, ale najważniejsze jest to, co możemy odblokować, to jest dekoracje. I tutaj mamy oczywiście, nie powiedziałem o tym, że mamy różne inne rzeczy, jak na przykład obrazy, jakieś podłogi, pudełka i tak dalej, tylko że to wszystko kosztuje kaskę i na razie mnie na to nie stać, ale jest coś, na co bardzo czekałem, czyli rzeczy, dodatki do pizzy. I to jest chyba jakaś papryka ostra, jakieś jalapeno, tutaj czerwona cebulka. Nie, to są grzyby chyba? Nie wiem w sumie, co to jest. Dobra, pogramy sobie, zobaczymy. I mamy oczywiście newsy, także zobaczmy, co się dzieje w pizzowym świecie. Zjeszczo, naukowcy odkrywają, że ser zawiera substancję chemiczną powszechnie występującą w wrzątkach krów. Nie ma problemu. Od naszego sponsora, pizzeria Alicante, wypróbuj jeden z naszych 5000 dodatków do pizzy i powiedz nam, który jest najlepszy. Nie mogliśmy się zdecydować, szczerze. I mieć więcej rzeczy w takiej pizzerii ja bym nie zjadł. Wiecie dlaczego? Bo pewnie niektóre rzeczy będą mega świeże i będzie wszystko spoko, bo one schodzą na bieżąco, a niektóre będą leżały już od jakiegoś roku tam. Więc nie ma sensu czegoś takiego brać. Ja bym nie wziął tam, gdzie jest 5000 składników. Nie. Znaczy 5000 różnych dodatków do pizzy. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Także rozpoczynamy i zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz pierwszy klient. No właśnie, to jest on. Uznałem, że ta pizzeria jak z horroru wygląda na zamkniętą. Czy macie w ogóle pizzę pół na pół? Tak, mamy. Przynajmniej wiesz, co myślą o tym miejscu ludzie. Zobaczymy, jak równo podzielisz moją pizzę pół z serem, pół z pepperoni. To jest nasz nauczyciel. Połowa z serem, połowa pepperoni oznacza. Tak, wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Ja już nie pracuję w tym biznesie od wczoraj. A nie, w sumie pracuję od wczoraj. Nieważne, sorry. Jeżeli pamiętajcie, że jeżeli chcecie z tego pełną serię i dużo odcinków, to po prostu zostawcie tego lajka pod tym filmem i napiszcie pizza w komentarzu. Serio, tyle wystarczy. To jest bardzo proste. I czy ja mam podzielić tą pizzę na pół i później pum, czy mam zrobić na pół i tyle. I tyle starczy. Zaraz przekonamy się. Także kroimy ją na pół. Nie no, chyba będę musiał i tak pokroić. A pizza pół na pół to jest chyba coś takiego. O coś takiego mu chodziło, zobaczymy zresztą. Och, to jest całkiem niezłe. Co to jest? No kurde, nie widziałem tej wiadomości. Co tam było napisane? Tutaj mamy zadania. Zaloguj się do gry. Zagraj dwie rozgrywki. Jasne, odbieramy kaskę. Więcej kaski potrzebujemy. Czy dostanę pizzę pół na pół, pepperoni i ser? I jasne, osiągnięcia, bierzemy sobie tą walutę premium. Przypominam, gierka jest dostępna też na urządzenia mobilne za friko, albo na Steamie chyba za 50 zł. Nie wiem, czy na Kinguiny i czasami taniej nie dostaniecie, linka macie standardowo w opisie, więc sprawdźcie sobie promocje, zwłaszcza teraz, gdy zbliżają się święta i są ogromne wyprzedaże na Kinguinie, więc link jest w opisie, święta się zbliżają, możecie kupić komuś prezent. Czyli gierkę, albo ktoś wam może kupić gierkę. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. I mamy piękną kolejną pizzę pepperoni. No ja bym chciał więcej składników, bo na razie to jest, wiecie, taka nuda w robocie, że dobra, zrobić tą pizzę pół na pół. To jest jedyna nowość, jaką mamy. Ja chcę tutaj 5 składników różnych. 50 nie, tak jak mówiłem. Co za dużo, to też niezdrowo. A jak widzisz, że w menu są powiedzmy 3-4 pozycje, to wiesz, że one raczej będą wszystkie świeże. Potrzebuję pepperoni bez sera. Okej, raczej powinienem sobie z tym poradzić. Nie jest to jakaś ciężka pizza do zrobienia. Pepperoni bez sera, czyli bierzemy szybko sosik. Pyk. I on nie chciał chyba przedzielonej tej pizzy, a przynajmniej mi nie powiedział. A jeżeli mi nie powiedział, a się okazuje, że chciał, no to przepraszam, ale to nie jest moja wina. Tylko trzeba o takich rzeczach od razu informować. No i zobaczmy, to niemożliwe. Tylko Magda Wessler umie zrobić tak dobrą pizzę. Właśnie, giera jest po polsku i jak widzicie, są takie nawiązania też polskie. Chcę pizzę tylko z sosem. W sumie możesz położyć pepperoni na jednej połowie. Ojku, no już myślałem, że naprawdę sprzedamy pizzę z samym sosem. Takie to by było dziwne. Pepperoni tylko na jednej połowie, cyk. O, no niezbyt dobrze to pepperoni zostało rzucone, ale się już śpieszę, mam... W sumie nie mam innych klientów. W ogóle co to jest, te serduszka? Zastanawiam się, o co z tym chodzi. Czy będę musiał na przykład doładować kaskę, żeby... naprawić tą maszynę? Miejmy nadzieję, że nie, że tak nie będzie. No i zamykamy. Proszę bardzo, pizza wydana. Więc ja już chcę kończyć ten dzień, bo chcę odblokować nową rzecz. Cool. To bez wątpienia najlepsza pizza, jaką jadłem? Albo coś takiego powiedział. Nie wiem. O, Pepe bez sera. Pepe bez sera. Pepperoni bez sera. Dobra, rozumiem. Już oni... Nie chce im się po prostu mówić. Pepperoni bez sera. I mam nadzieję, że nie będzie musiała ta pizza być pokrojona.
bo nie ręczę za siebie i naprawdę to się może skończyć bardzo źle. W ogóle kusi mnie, żeby kliknąć ten przycisk. Ta strzałka tak mówi, kliknij mnie, no kliknij, zrobisz szybciej pizzę. W ogóle zastanawiałem się też, czy mogę wrzucić pizzę dwa razy do pieca, żeby ją była bardzo spieczona. Ale chyba nie ma takiej możliwości. Albo za jakiś czas poznamy, ale ważne, że skończyliśmy trzeci dzień w naszej pizzerii. Proszę dla pana, dziękuję za tę doskonałą pizzę. Proszę, jestem bardzo głodny. Dobra, ma. Cokolwiek zrobisz, dziękuję. Dobra, tak, tak. Uśmiechnięta buźka. Okej, okay. Przygotowałem specjalną pizzę dla niego. Takiej pizzy nikt nigdy nie dostał. Czekaj, tylko że on chyba mi nie zapłaci, prawda? Bo w sumie, gdyby mi zapłacił... Nie, no dobra, wyglądał jak bezdomny. Więc raczej mi nie zapłaci, ale to troszeczkę nie jestem pewien. Proszę? Dziękuję. Nie, dobra, okej, to jednak był bezdomny. Także dałem mu cokolwiek. Nie chciałem mu dawać, wiecie, niczego. O, jakaś dziwna reklama. Dobra, pomijmy sobie to. No i kupujemy kiełbasę. To będzie nasz nowy składnik, który tutaj będzie. Ulepszenia stoły. Zwiększa ilość klientów. W sumie wzór nakładania dodatków, zawsze pokazuj wzór nakładania dodatków. Wiecie co, kupię te stoły. O, będzie troszeczkę lepiej i będzie więcej klientów. A jak więcej klientów, to więcej kaski i większy zarobek. Czy wiadomości poświęcone pizzy są słuszne? Odpowiedzi naszych widzów są niezwykłe. Z innych źródeł, nasz festiwal dodatków już się zaczyna. Przez cały miesiąc będziemy świętować smaki pizzy. Dzisiaj jest dzień połowy. Spodziewaj się zamknięcia innych sklepów, w których nie przygotowują pizzy pół na pół. To wszystko na dziś. Good pizza, great pizza. Naprawdę? Trochę dziwne. O, nie mam pieniędzy, ale dam ci specjalny prezent w zamian za pyszną pizzę. Czyli dowolna pizza. No to proszę bardzo, sos, trochę kiełbasy i parę peperoni i może ser. Dobra, to jest taka pizza, wiecie, pizza artystyczna. Czyli nasrałem wszystkiego na pizzę i proszę to zjeść. Mam nadzieję, że ona się nie obrazi, że dałem taką pizzę. O kurde, i nie mam... Ja nie mam teraz pokazanego tego krojenia, czyli teraz dopiero się zaczęła gra. Dziękuję ci bardzo, to dla ciebie. Nie podlałem go jeszcze dziś, możesz to zrobić? Pewnie, że mogę go podlać. Nie ma żadnego problemu, czyli będziemy mieli piękną roślinkę, która będzie też tutaj rosła. Nie zapomnij robić tego codziennie chyba? Okej. Okay. Czyli codziennie trzeba będzie klikać. Chcę zamówić połowę peperoni i połowę... połowę, ale są bez sera, dobra, połowa peperoni, połowa z ten, czyli bierzesz sos, bez sera, tak. O kurde! Ty, słuchajcie, coś mi się popsuło. Nie no, ja wiem, że to tak ma być. Pyk, 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 ale ja nie, ja muszę kupić, jak najszybciej i zobaczyć wiecie, ten szablon. Bo ty, nie wiedziałem, że jak mi tego zabraknie, to będzie się tak robiło ciężko pizzę. To kosztuje $125, więc jeszcze pewnie parę dni bez tego będziemy musieli sobie poradzić. Dobra, teraz na pół i tak. I tak? Chyba sobie, nie, źle pokrojona pizza. 9 na 10 wygląda dobrze. Okej, okay, no to chociaż tyle. Chociaż tyle. Mogę prosić o połowę peperoni i połowę pizzy z kiełbasą? Jasne, połowa peperoni, połowa pizzy z kiełbasą. Już w drugim odcinku się zaczynają problemy. Połowa z pepperoni, połowa pizzy z kiełbasą. Nie ma problemu, czyli tak, cyk, 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 cyk. I teraz pak, 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 pak. No, ta kiełbasa, wiecie co? Ona wygląda nieapetycznie. Bardzo nieapetycznie. To salami? Samym zjadł taką pizzę, ale no nie mogę. Tłumaczyłem już w poprzednim odcinku. Ale no, ta kiełbasa taka, nie do końca. Dobra, tutaj... I wydaje mi się, że ja źle kroję tą pizzę. Nie, no przecież to wygląda jak klasyczna, normalna pizza. Więc w sumie nie wiem, dlaczego mówię, że źle. Dobra pizza, świetna pizza. Zgadza się. No, o, czy jest to możliwe, żeby nie było sera na połowie mojej pizzy pepperoni? Muszę mieć małe kawałki, podzielę ją na 8 części i włożę ją do pieca dwa razy. Czego ma nie być? Nie było sera na połowie mojej pizzy pepperoni. Okej, okay, czyli sos wszędzie. Oj, no, się zaczynają. Przychodzą ci, którzy... A, challenge, mam, chcę zamówić pizzę z pepperoni i tylko na połowie ser. Albo jakieś inne głupoty, dobra. I mam, czekajcie, mam ją pokroić tam na ileś, na więcej części.
to da się zrobić i musi być pieczona dwa razy, czyli jednak można zrobić mega spieszoną pizzę. A w poprzednim odcinku się zastanawiałem, czy coś takiego jest możliwe, no ale wygląda na to, że jest. Także jeszcze raz wrzucimy i zobaczymy, czy ta pizza będzie rzeczywiście o wiele bardziej spieczona. No jest, okej, okay, jest spieczona. O, widać. Dobra, i teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem? Nie wiem, czy o to mu chodziło, bo on mówił, że nam mam podzielić na osiem części. Że osiem razy mam przeciąć, czy że ma być... Dzięki. O, dobra, chyba o to mu chodziło. No to git. Ja jestem zadowolony, jak on jest zadowolony. Nie no, oni takimi rzeczami będą mnie kusili. Automatyczne nakładanie kiełbasy. No o czymś takim bym na pewno pomarzył. Zawsze pokazuj wzór nakładania składników. To też by się przydało, ale no nie lecimy po prostu z kolejnym dniem. Zobaczmy, jak wygląda świat, albo wiadomości, jeżeli chodzi o to. W ogóle jakąś wstążkę dziwną znalazłem na biurku. Zastanawiam się, skąd ona jest, nie wiem. Wszyscy wiedzą, że ciasto było pierwsze, ale co było drugie? Czy to był ser, czy sos? Oczywiście, że sos. Tym. Ale są niektóre chyba pizzerie, które dają na początku... Nie, to jest ze składnikami. Że dają ciasto, sos, później składniki i zapiekają to serem. Takie raz się chyba z czymś takim spotkałem. Z innych źródeł wzrasta bezdomność, ponieważ wiele osób sprzedaje swoje rzeczy i poświęca swoje życie pizzy. To jest bardzo zły znak. Od naszego sponsora krzesła Claire. Zapewniałem najlepsze krzesło od 2004 roku. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Podoba mi się to. O, kwiatka podlejemy. Jedna pizza pepperoni i jedna pizza z kiełbasą. Ulala, dwie pizze, czyli podwójny zarobek, czyli będę musiał się śpieszyć. Jedna pizza z pepperoni i jedna z kiełbasą, czyli pak. Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że za dużo tego, troszeczkę. I druga z kiełbasą. Proszę bardzo. Jaki speedrun teraz leci pizzowy. Cyk. Ja nie wiem, czy też ilość kiełbasy jest tutaj dobra. Na pewno. I teraz pokroimy ciebie. Oj. Troszkę się popsuło tutaj. Dobra, jedna pizza pokrojona. I teraz drugą poproszę. Kurde, udało mi się zrobić dwie pizze. To jest już dobry znak. Jeżeli potrafię dwie pizze na raz zrobić i one wychodzą cały czas gorące. Zobaczmy. O, prawie idealna, fantastyczna. No właśnie, tam wydaje mi się, że z tą kiełbasą jest problem. Potrzebuję jedną pizzę z pepperoni, serem i kiełbasą oraz drugą pizzę z pepperoni, serem i kiełbasą. Czyli dwie takie same pizze potrzebuję. Nie wiem, oni takie dziwnie tutaj mówią te rzeczy. Z pepperoni, serem i kiełbasą. Okej. Okay. Ojej. To jest najgorsza pizza, jaką zrobiłem. I kiełbasa. Wiecie co? Nałożę to losowo. Bo i tak już nie uratuję tej pizzy. To spróbujemy ładniej zrobić. Ser, kurde, składników dużo tracę. Tak. O, już pizza jest gotowa, zarąbiście. Jeszcze musimy kiełbasę nałożyć. Po prostu wezmę, nałożę na to, bo nie mam tej ściągi, żeby zobaczyć, jak to powinno dokładnie wyglądać. Ładnie. I pierwsza pizza gotowa. Uff, męcząca ta praca, naprawdę. 80%, jeżeli chcesz, żeby ci ludzie byli mega zadowoleni, to naprawdę trzeba się dość mocno, jak widzicie, sprężać. Ale przez to... Miejmy nadzieję, że im to zasmakuje. Całkiem nieźle, kolego, całkiem nieźle. Czyli to nie jest perfekcyjna pizza, bo źle nakładam kiełbasę. No dobra. Mogę prosić o połowę pepperoni i połowę pizzy z kiełbasą? Jasne, że tak. Połowa pizzy z kiełbasą, połowa z pepperoni już się robi. Tylko sera nałożymy. Tak. Zauważyłem, że zaczynam robić bardzo tą pizzę na odpierdziel. Na pewno wy też to zauważyliście. Sosu tutaj nie ma, tutaj na brzegach też sera nie dołożyłem. No, mają prawo, żeby być niezadowoleni, ale zależy mi na tym, żeby byli też, żeby jak najszybciej dostali tą pizzę. I może to jest ten problem. Dobra, zobaczmy. Tak rzadko zdarza mi się poniżać moje... Kurde, czemu są tak szybko te napisy? Ja nie nadążam tego przeczytać. Dwie pizze, obie z kiełbasą. Dobra, dwie pizze obie z kiełbasą, to nas sramy tej kiełbasy wszędzie. Czemu ludzie nie zamawiają pizzy z serem? Byłoby łatwiej. A jeszcze w poprzednim odcinku, wiecie, mówiłem, nie mogę się doczekać, aż będę miał składniki. No teraz już żałuję, że mam te składniki, bo więcej roboty jest i więcej zapamiętywania.
Dobra, z kiełbasą. Jakby na przykład, nie, bo pomyślałem, że jakby była jakaś wegetarianka na przykład, to bym mi zrobił pizzę z kiełbasą, ale to by było bardzo złe. I tak, nie wiem dlaczego mi to przyszło przez głowę. No, nigdy bym tak normalnie nie zrobił, bo hej, jeżeli nie chcesz jeść mięsa, to po prostu go nie jesz. A nie, jakiegoś robisz śmiesznego pranka i dajesz tutaj taką pizzę. Chyba, że w grze. Może, zrobimy, zobaczymy. To jest tylko gra, ładne. Hej, proszę, czy mogę dostać coś więcej? Cokolwiek zrobisz, okej. Ciasto mamy ostatnie. Proszę bardzo, to jest pizza dla tutaj pana, chociaż mógłbym mu dać więcej składników, widzicie. To jest tak, że mógłbym mu dać te składniki, ale z jakiegoś powodu, kurde, jednak oszczędzam, bo jest mało kaski, ja potrzebuję też kupić ważne rzeczy. Tylko, że ci pokroję tą pizzę na małe kawałki. Naprawdę małe, malusieńkie kawałki. No, tyle powinno starczyć. Pięknie wygląda ta pizza. Mam nadzieję, że się naje tym. Dziękuję. Okej, no jest zadowolony, to jest najważniejsze. I teraz będzie reklama? Powinna być reklama. O, dzień piąty, jednak bez reklamy, jest super. Zużyte składniki $53, całkowity zysk. To $41, więc fajnie. Jeśli klient nie powie, ile dokładnie chce kawałków, zawsze krój na 6. Dobra, nie ma problemu. I możemy sobie kupić pieczarki. Kupujemy pieczarki, ale ich najprawdopodobniej użyjemy w następnym odcinku. Także jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka. Bardzo przyjemna giera i no nie mogę się doczekać, jak to się dalej wszystko rozbuduje i jak będzie wyglądał mój lokal za jakiś czas.